Cześć wam, tu Wąski, witam was na Wąskim kanale, jest ze mną Arkadiusz Pan Pawłowski, kabareciarz, improwizator, promotor, trener pro wrestlingu i wokalista, aktor, dziennikarz, showman, konferansjer, youtuber, ring announcer, amerykanista. Więcej się nie zmieściło na wizytówce. Słuchajcie, jesteśmy w kawiarni Mito, dziękujemy za uprzejmość, że tak bardzo na YOLO, bardzo na szybko znaleźliśmy sobie miejsce, kawusie i możemy sobie tutaj w tej kawiarni o restauracji porozmawiać. Słuchaj Arku, ty jesteś także youtuberem, po podobnym do mnie, też wychodzisz na ulicę. Podobny to bym nie szalał. Wąski dodaj coś od siebie. Tak, słuchaj, czym się zajmujesz w ogóle? Bo powiedziałem tyle rzeczy, ale na YouTubie wszystko łączysz na YouTubie z tego, co powiedziałem na początku z wizytówki? Trochę tak, bo jeżeli chodzi o działalność sceniczną, która jest taką moją największą miłością, to od zawsze jakby szukałem nowych form wyrazu, nowych form pokazywania tego, tak, udostępniania tego i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że właśnie zarówno działalność kabaretowa, parodystyczna, improwizacyjna w internecie jest bardzo fajna, bo ludzie też jakby szukają czegoś, co jest nowe, co jest śmieszne. No ja nie ukrywam, że jakby ukochałem sobie komedię, ukochałem sobie wszystko to, co jest zabawne, co daje ludziom śmiech. No, to jest coś, co sprawia mi największą przyjemność. Nie ma dla mnie nic lepszego niż dawać ludziom radość, jakkolwiek to brzmi, ale tak jest. I rzeczywiście internet daje bardzo dużo możliwości, bo to, czego czasami na scenie zrobić nie można, co jest po prostu niewykonalne ze względów tam technicznych, drogą tam montażu tego i owego można zrobić. Poza tym, jeżeli chodzi o akcje uliczne przykładowo, tak jak powiedziałeś, właśnie podchodzenie do ludzi i robienie różnych dziwnych, śmiesznych rzeczy, daje pewną spontaniczność, która znowu nie jest osiągalna na scenie. Bo zawsze, nawet często ludzie, nawet na występach improwizowanych, które powstają, to mogę powiedzieć od razu, że występy improwizowane przykładowo, w których tam bierzemy udział, powstają rzeczywiście od początku do końca na poczekaniu. Tam nie ma żadnych scenariuszy. Niektórzy ludzie myślą, no dobrze, ale na pewno macie, coś sobie ustalacie, że do czegoś tam dożycie. Nie. Tak jak tam w spadkobiercach jest tak, że jest jakiś scena, jest jakby zarys, do którego i trzeba od punktu A do punktu B dojść. U nas czegoś takiego nie ma. No a jeżeli chodzi o ulicę, no to jest kwestia, ludzie widzą to, że ej, to jest prawdziwe, tutaj nie ma szansy niczego szukać, zakapućkać, bo podchodzi się do randomowej osoby na ulicy, nie wie się, kto to jest, nie wie się... Jaka będzie reakcja? Nie wie się, jaka jest reakcja, nie wie się, czy ta osoba w ogóle jest z Polski, ile razy po prostu podchodzimy i przepraszam, czy mogę zająć chwilę, I'm sorry, I don't speak, albo ziemę pepepi, bobobo. No i trzeba sobie z tym radzić, tak, i to jest bardzo fajne. Dla mnie interakcja z ludźmi jest bardzo ważna. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię poznawać nowych ludzi. No, jakby przychodzi mi to z łatwością, z przyjemnością. I mam, jakby moim takim wyzwaniem jest, jak ugryźć każdego, że tak powiem, widza, każdą osobę, bo wiadomo, że każdego śmieszy coś innego. I jakby robić komedię jest bardzo ciężko. Bo to jest trochę na takiej zasadzie, że w pewnych rzeczach można obiektywnie coś stwierdzić, można obiektywnie stwierdzić czyjąś wiedzę, nie wiem, z jakiejś dziedziny, z historii, zadając mu pytania i wie, okej, ten koleś jakby zna daty i tak dalej, nie? Ale sprawdzić obiektywnie, czy ktoś jest zabawny, no to jest zadanie niewykonalne. Dlaczego? No bo znajdziesz, wiesz, postaw taką osobę przed dzieciakami i niech rozśmieszy dzieciaki, niech rozśmieszy, gimbusów, studentów, ludzi starszych. Każda widownia inaczej zareaguje. Dokładnie. I jakby tutaj powiesz słynny żart i wtedy się zesrałem, nie? I każdy zareaguje inaczej. Dla mnie to jest wielkie wyzwanie i wielka przyjemność jakby szukać i mogę właśnie powiedzieć, że też to jest taka moja chluba. Bawię się tym, że dzisiaj wystąpię dla dzieciaków, jutro wystąpię właśnie dla studentów w takiej po prostu atmosferze, nie? A pojutrze występuję w domu starców, gdzie występuję w atmosferze wszyscy tam aparaty tlenowe i że każdy się śmieje, tak? I że trzeba każdego... Jeszcze nikt nie zszedł na wizji. Słucham? Jeszcze nikt nie zszedł na wizji ze śmiechu. Tak, to jest moja kolejna duma, jeszcze nikt nie zszedł. Ale dojdziemy do tego momentu. Nie, no żartuję. No to jest trochę na takiej zasadzie, że... Mieliśmy coś takiego, jeden występ otworzyłem słowami, bo ja jestem bardzo energiczny, w sensie to jest też coś, co jakby przekazuję widzom, jak ludzie się pytają, czy tam jest jakieś drugie dno, jakieś wielkie przesłanie, czasami jest. Nie jak Bill Hicks, nie? Kojarzysz go na pewno. No, kojarzę, oczywiście, prawdziwa legenda. I oczywiście jakby to jest sztuka, jakby to nie chodzi tylko o to, żeby tylko było śmiesznie, ale to, co ja staram się też jakby aplikować, zarażać ludzi, energia.
pozytywna energia i właśnie wychodzę tam, gramy dla takich ludzi starszych mocno. I przychodzi ci to wszystko z łatwością, bo jakby do tego chcę właśnie dojść, że wychodzenie do ludzi na ulicę, nie dość, że przed kamerą, to jeszcze na scenie, przychodzi ci z taką łatwością, to widać, że ty czujesz się, no, jak przysłowiowa ryba w wodzie, tak? Słuchaj, ja mam wrażenie, że wiele osób, młodych czy naszych widzów, ma takie autorytety jak jacyś aktorzy, jakieś filmy, wiesz, i jakby przestaje na tym, że chcą to robić, ale w sumie takim argumentem przeciw jest to, że nie nadaje się do tego, bo się wstydzę. Jakie jest remedium? Oj, kurczę, to jest ciężka sprawa, bo wydaje mi się, że to dotyczy wielu dziedzin. To dotyczy chyba każdej dziedziny, że jest coś takiego... Do pewnego momentu wszystko można wypracować. Do pewnego momentu można wypracować warsztat aktorski, można wypracować właśnie jakoś tam, jakąś taką pewien luz i tak dalej, ale wydaje mi się, że do pewnego momentu. I to jest tak, że właśnie to oddziela na przykład, nie wiem, sportowców, tych genialnych, tych najlepszych na świecie od tych dobrych, nie? Ja w żadnym przypadku tutaj nie stawiam się na piedestale, że jakbym ja był jakimś tam najlepszym na świecie kabareciarzem, najśmieszniejszym komikiem i tak dalej. Tylko jakby stwierdzam fakt, że rzeczywiście jest tak, że dużą rolę jakieś tam talent, coś w tym stylu? Talent, ale też jakby takie uwarunkowania, bardziej uwarunkowania, na zasadzie, że ktoś ze względu na to właśnie jak wygląda, nie wiem, jak był wychowany, w jakim tam środowisku się, że tak powiem, wykształcił, ma jakieś tam tendencje do wszystkiego i wydaje mi się, że są ludzie, którzy jakby naturalnie, od dziecka po prostu żyją ze sceną, jakby po prostu urodzeni performerzy, tak? Urodzeni po to, żeby śpiewać, tańczyć, stawać na rzęsach, a są drudzy, którzy na przykład mają zupełnie inny temperament. Wydaje mi się, że to też jest kwestia temperamentu, nie? Jeżeli, jak ja podchodzę do ludzi, ja na przykład, ludzie się mnie często pytają, czy ja mam tremę, jak wychodzę na scenę. A ja mówię, że nie. A oni mówią, to niedobrze. To znaczy, że jakby... To znaczy, że nie masz granic. Że nie mam... Nawet nie tyle, że nie masz granic, tylko to znaczy, że skoro się tym nie stresujesz, to znaczy, że ci na tym nie zależy. To jest nieprawda. Mi na tym zależy najbardziej na świecie. Naprawdę. To jest moja największa pasja. I po prostu nie mam tej tremy, bo ja to kocham. Ja jakby czekam. Ja mam właśnie w drugą stronę, tak jak powiedziałeś, jak ryba w wodzie, no może to tak brzmi, tak wyświechtanie, taka klisza, ale naprawdę tak jest, że ja czekam, dla mnie życie jest na scenie. Ja, to życie poza sceną, no bywa lepiej, bywa gorzej, ale na scenie żyję, nie? No dobrze, słuchaj, ale każdy z nas będzie przechodził przez takie etapy w życiu, że musi zrobić prezentację na uczelni, prezentację w szkole, prezentację jakąś tam maturalną, obronę na studiach, tak? Tego typu momenty, czy nie wiem, rozmowa o pracę, i ludzie kompletnie się blokują. Ja już nie mówię, że masz być, wiesz, od zera do po prostu bohatera, tak? Tak. Mega DiCaprio aktorem czy jakimś innym. Ale mówię o takich osobach, które naprawdę się blokują i chciałyby przynajmniej czuć się swobodnie podczas swojej prezentacji, nie wiem, maturalnej czy cokolwiek. Wydaje mi się, że na to najlepszą metodą, najlepszym jakimś sposobem jest po prostu dobre przygotowanie się. Ja wiem, że to... Ale to jest prawda, to jest niestety prawda. Tak, bo jeżeli, powiem w taki sposób, jeżeli nie czujesz się w improwizacji, nie improwizuj, po prostu wydaje mi się, że to jest klucz do wszystkiego. Trzeba robić to, co się czuje. I jeżeli na przykład ma się prezentację maturalną i jakby człowiek wie, że no nie jest najbardziej po prostu luźną osobą i że ma tendencję do tego, że się zepnie, przygotować się dobrze, jakby przygotować się na wszystko, przygotować sobie różne scenariusze, tak? Na zasadzie, że dobrze, jeżeli ja to powiem, mam jakąś opinię, która może być kontrowersyjna i ktoś się ze mną nie zgodzi, to będę miał kontrargument, nie? Niektórzy też mówią, jak prezentacja coś, always start with a joke, zacznij z żartem, to jest niebezpieczne. Co, jeżeli żart nie zażre? Chyba najgorszą, najstraszniejszą rzeczą... Puścić suchara, ale dzień dobry. Znaczy, ja uwielbiam suchary, jestem koneserem sucharów, weteranem, po prostu dla mnie jakby... Ale to jestem ja, nie? Ja też jakby się tym zajmuję zawodowo, ale wydaje mi się, że to jest niebezpieczne właśnie w takich sytuacjach, czy pracy, czy ten... Bo najgorszą rzeczą, która może być, jest, że rzucisz żarty, i zrobisz... Ha? I się nie śmieje. Wiesz, i tak czekasz na tę reakcję, a spotykasz się tylko z... No, spotykasz się z czymś takim i jest ściana. I w tym momencie cokolwiek nie zrobisz, chociaż jesteś przygotowany i tak dalej, już się zaczęło, aha. Nie no, prezentacja spoko, ale jednak był ten moment żałości, po prostu czysty żal. 100% żalu.
Słuchaj, bo wspomniałeś, że poza tym, że tańcujesz, kabaretujesz i tak dalej, to także śpiewasz. Ja też wspomniałem o tym, o tych teledyskach, tak? Słuchaj, do tego przejdę potem, ale najpierw, bo druga rzecz, która mnie zastanawia, dystans do samego siebie. Między innymi w produkcjach, no poza tym, że no, wychodzisz na scenę, no musisz się liczyć pewnie z jakąś krytyką. W komedii, nie wiem jak jest w komedii, wiem jak jest w polityce, jest główna burza pod każdym filmem, tak? No bo wiadomo, tematy polityczne, ale jak to jest właśnie z... Jak nabrać skóry po prostu, tak? Jak nabrać tej kamiennej skóry? No bo ty mówisz, no właśnie! No właśnie! I jak być... powiedzmy, tak, w filmach się śmiejesz, że tam jesteś fit, tutaj, że kuchasz i śmiejesz się sam z siebie, czyli autodis? Nie. Czy ja wiem, czy autodis? Według mnie to jest... rzeczywiście dystans do siebie, ja nie mam przede wszystkim, jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, jak wyglądam, jak się zachowuję, jaki mam, nie wiem, jak brzmię, jaki mam głos i tak dalej, jakby każdą, powiedzmy, ja na przykład nie uważam, żeby nie było, ja nie uważam tego, że jestem tłuściutki za wadę, tak, ja to przekułem w zaletę i ogólnie to jest też jedna z ważnych rzeczy, jeżeli właśnie chodzi o pewność siebie, o właśnie wychodzenie do ludzi i tak dalej, jakby... Bądź przygotowany na każdą opcję, jakby bądź przygotowany na to, że ludziom się nie spodobasz, że nie będziesz śmieszny, że nie będziesz ładny, że ktoś powie gruby, brzydki i pedał. Wiadomo, no jakby spoko, słyszałem, czytałem, nie robi mi to, tak? Ja powiem w taki sposób. Jeżeli człowiek, to znaczy inaczej, wiadomo, że hejt jest i hejt będzie i hejt boli, bo to też nie jest tak. Ktoś, kto powie hejt po mnie spływa, kłamie, nie mówi prawdy, bo to nie jest tak jakby... Po prostu zaciska zęby, tak? Zaciska zęby i jakby i sobie z tym radzi i to jest spoko. Przy czym nie ma czegoś takiego, no bo to boli, bo wiadomo, jak ktoś chce cię wziąć pod włos, ktoś chce ci wbić szpilkę, to jest niefajne. Ja mam dystans do tego, ponieważ ja jestem świadomy moich zalet, wiem, w czym jestem dobry, jestem świadomy też moich wad, ale wydaje mi się, że to jest podstawa. Przekuwanie właśnie zad walety. Wad zalety, bo jeżeli jesteś skupiony na czymś, mój Boże, nie wiem, mam krzywe zęby, bo żeby tylko nie zobaczyli, że mam krzywe zęby, nie? Albo dziewczyna na ulicy, żeby nie zobaczyła. Tak, no cokolwiek, tak, to może być jakakolwiek rzecz. Masz jakiś kompleks czegoś, tak? To nawet... jak ludzie nie zwracają na to uwagi, to ty zwracasz na to uwagę i tym żyjesz, nie? I się na tym skupiasz, a nie na tym, tak. Co dobre, co powinieneś pokazać. To jest bardzo prosta sytuacja. Na przykład wczoraj nagrywaliśmy tutaj filmik, w którym podeszliśmy do chłopaka. Bardzo fajny, młody chłopaczek, nie wiem, może z 10-11 lat. Bardzo miły, inteligentny, wygadany chłopak. I pierwsze, co on powiedział, to jest ja bardzo przepraszam, ja mam wadę wymowy. I powiem ci, że... Gdyby tego nie powiedział, nawet nie zwróciłbym na to uwagi, bo jakby to jest naturalne, każdy mówi inaczej, każdy, wiesz, akcentuje inaczej i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie to jest ta kwestia, to zwracanie uwagi na to, ale właśnie w tym negatywnym sensie. Gdybym ja mówił, mój Boże, jestem taki gruby, w ogóle nie dopinam. Czekaj, nawiążę do czegoś, bo nawiążę też do swojego kanału. Do elektoratu lewicowego i prawicowego. Myślałem, do elektoratu wąskiego. Tak, między innymi, ale chodzi o to, że elektorat prawicowy robi sobie takie śmieszki na przykład, że oni przekręcają specjalnie nazwiska swoich wrogów i na przykład z Hillary Clinton robią Hitlery Clinton, wiesz, jak głupsze zmienia się po prostu podstawa nazwiska. Podstawa komedii. W momencie, kiedy zwracasz na to uwagę i kiedy pokazujesz ludziom, że to cię bardzo boli, że to cię dręczy, ludzie są różni. Ludzie są różni i bardzo dużo osób będzie to wykorzystywać przeciwko tobie i będzie miało... Aha, a więc... Jak ktoś ma się przyczepić, to się przyczepi po prostu. Jak ktoś ma się przyczepić, to się przyczepi. Ale mówię, to jest na zasadzie... Aha, tu cię boli, grubasku. Będziemy drążyć. Jesteś tak gruby, twoja stara, wiadomo. Nie wiem, dla mnie to wszystko jest słabe. Wydaje mi się, że jakby moim zadaniem jest to, żeby skupić się... No, co tam? Nie no, przypomniał mi się te żarty, twoja stara jest tak gruba, że coś tam, twoja stara nie ma klasy i może być marksistowską utopią, tak? Twoja stara jest tak gruba, że potrzebuje dwóch dowodów osobistych, nie? Albo wiesz, masa jest tych rzeczy. W każdym razie, jeżeli właśnie chodzi o to jak sobie z tym radzić, czy w jaki sposób właśnie podchodzić do tego, przede wszystkim trzeba lubić siebie. Justin Bieber śpiewał... Love. Nie, to jest takie sztopowe, takie zaakceptuj siebie. Ale, nie? Ale wiesz co, ale szczerze, ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba robić swoje,
I w momencie, kiedy robisz swoje, robisz to z uczuciem, robisz to z pasją, to znajdziesz jakąś swoją, czy to będzie nisza, czy to będzie totalny mainstream, to zależy od tego, co robisz, ale znajdziesz jakieś grono odbiorców i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, bo z drugiej strony... Ktoś na pewno cię tam polubi na świecie, na pewno jedna osoba się znajdzie, nie? Pozdrawiam elektoracie wąskiego, wszystkie lajki do mnie. Nie no, ja też mam coś takiego, że... No powiedzmy sobie szczerze, jakby można robić wszystko, szczególnie w internecie. Możesz się kreować na kogo chcesz, możesz być każdym, możesz sobie stworzyć personę, możesz po prostu stworzyć sobie rolę, tak? Sugerujesz alter ego? Ja nic nie sugeruję, po prostu mówię, że jakby w internecie masz ogromne możliwości i możesz totalnie nie być sobą. Możesz tutaj się uśmiechać do kamery, a być po prostu zadufanym w sobie aroganckim... Tak, rzeczywiście, niektórzy youtuberzy po prostu nie są inni przed kamerą, inni są za kamerą, czasami lepsi, czasami gorsi i rzeczywiście jest tak, że są śmieszniejsi, są bardziej tacy, ale... Tak, no, ja wychodzę też z takiego założenia, że jakby to co jakby najlepszym moim, nie wiem, produktem, towarem, jeżeli byśmy szli w tym kontekście, jestem ja sam, jest moja osobowość, jest moja jakaś tam, podobnie, bo nie chcę też się wychwalić, podobnie, jakaś tam moja błyskotliwość, jakaś tam moja riposta. Jakby, no ja na przykład nie ukrywam, ja uwielbiam suchary, naprawdę, uwielbiam suchary. Jest to niebezpieczna rzecz dla komika, że uwielbia słabe żarty. Ale ja naprawdę je ubieram. Uwielbiasz, dobrze. Tak, naprawdę je uwielbiam i bardzo dużo ich mam w moich produkcjach, w moich parodiach, w moich skeczach. Nie wstydzę się tego, to jest moje, tak? Mógłbym udawać, mógłbym po prostu się sić na nie wiadomo co, mógłbym robić kabaret, nie wiem, wysoce literacki, ale to nie jest moja rzecz. Ja jestem małym wulkanem energii, znaczy małym, no jestem dużym wulkanem energii, takim tym islandzkim Eye of the fucking cool, tam jak to się na to nazywa. No ja jestem takim po prostu czołgiem z silnikiem Ferrari i to jest jakby moja moc. I ja nic nie udaję. Ja wychodzę do ludzi. Ja wychodzę do ludzi z tym, co mam. I oni mają wybór, tak? Mogą kliknąć, zasubskrybować i oglądać to i mówić, ej, to jest fajne. No najprostsza rzecz, tak. Chcesz oglądać, się oglądaj, nie chcesz oglądać, nie oglądaj. Chcę łapka w górę, łapka w dół, wiadomo. Dokładnie. Takich fanów jest coraz więcej, którzy oglądają, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Coraz więcej jakby osób zna, rozpoznaje, że tak powiem, propsuje, przybija piątki. Wczoraj podeszli do mnie w Złotych Tarasach Francuzi i chcieli autograf. Nie wiem, o co chodzi, nie zdaję sobie, jakby to jest dla mnie po prostu abstrakcja totalna, bo nie zdawałem sobie sprawy, że mam jakiś... Jean Reno? Nie, po prostu jakieś dzieciaki właśnie, bo oni widzieli coś tam, nagrywaliśmy, właśnie z tym Demaxem nagrywaliśmy i oni widzieli kamerę czy coś, ale i podeszli, jeżeli papą wolę wół, to bo YouTube'a, a ja w tym momencie oczywiście przygotowany i... Mówię oczywiście, że tak, że le autograf. Le Pen, Marie Le Pen. Le autograf, że pipu, że wawawę. I mówię tutaj, wiadomo, merci beaucoup i tak dalej. Dobrze, super. Posłuchaj, dwie kwestie jeszcze. Jedna kwestia jest taka, czy uważasz, czy dla ciebie YouTube i wideo w internecie jest taką reklamą tego, co robisz poza YouTube'em na scenie? Wiesz co, tak i nie, bo to znaczy, inaczej, staram się, żeby te projekty w jakiś tam sposób na siebie oddziaływały, żeby w jakiś tam sposób na siebie wpływały, ale nie jest to tak, że na przykład, że kamerowani są ujściem internetowym dla wszystkich innych projektów, nie są takim, nazwałbym na zasadzie machiną promocyjną. To nie jest tak, że żebym miał występy, to sobie robię to. Nie. Robię to z taką samą pasją. To jest jakby kolejny projekt i to się jakoś przenika, no bo okej, też jest komediowe. Tak? Założenie jest to kompletnie inne, występować przed kamerą i ci możesz sobie pomontować, pociąć, rozrobić teledysk, tak? Niż rzeczywiście na scenie. Czyli to jest takie, na scenie reklamujesz YouTube, a na YouTubie reklamujesz scenę? Nie. Wiesz co? Dlatego powiedziałem i tak, i nie, bo troszkę tak, to jest na takiej zasadzie, rzeczywiście tam mówimy, polajkujcie nas na Facebooku, tam wiadomo cokolwiek, ale to nie jest na takiej zasadzie, że YouTube robimy dla sceny, sceny dla YouTube'a. To jest tuba reklamowa. Tak, tuba. To jest tuba rekreacyjna, koleżka ma tutaj przyszłość. Nie no, rzeczywiście, wiesz co, to są projekty, które w jakiś tam sposób na siebie oddziałują i rzeczywiście, no jakby to promuje to, ale nie jest to zrobione w tym sensie, nie jest na takiej zasadzie, a żebym miał występy kabaretowe, muszę coś robić w internecie, bo wszyscy robią. Robię to z pasji.
Słuchaj, muzyka. Przyjechałeś do na Warszawy, na wakacje do Warszawy. Tak. Warszawę do wakacji, tak? Na Warszawę do wakacji. Ale między innymi, kurde, siedzisz i nagrywasz. Cały czas pewnie... Dziewczyna mnie zabije. Spotkałeś także się z, no, z naszymi wspólnymi znajomymi, chłopaki z Napełnej. Nowy projekcik. Tak, nowy projekcik, nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Powiem tylko, że jest tak zły, że aż dobry. Jest tak strasznie zły, że aż bardzo dobry. Cygan boy! Powiem szczerze, że jestem wielkim fanem chłopaków z Napełnej. Oni robią naprawdę bardzo fajną robotę, bawi mnie to. No bawi mnie to, jest to ten poziom zbydlęcenia, który mnie jara. Tak, to też zobaczcie sobie jeden z odcinków, w którym wystąpiłem i pytałem ludzi, czy noszą slipy. Cześć wam, tu Wąski z Wąski Kanał. Excuse me. Do you wear slipy? Yes. On nosi slipy to on. Slipy. To też tutaj będziecie slipy. Mieli adnotację. Tak, tak, tak. Z chłopakami z Napełnej też czasem nagrywamy. Może będzie okazja kiedyś, może też kiedyś jakiś teledysk, zobaczymy. Czyli nie mogę zbyt dużo powiedzieć, ale... Wiesz co, nie mogę za dużo powiedzieć, bo niestety to też jest projekt paramuzyczny i słowo para jest bardziej jakby znaczące niż muzyczny, ale naprawdę bardzo fajna sprawa. No nie chcę zdradzać, żeby po prostu nie psuć niespodzianki, ale myślę, że to jest naprawdę mega spoko sprawa. Ale co do slipów, no to oczywiście chciałbym pozdrowić też, kurczę, ogólnie pozdrowień będzie dużo. Mam nadzieję, że spoko, to jest piękna platforma. Lukas TV, który właśnie robił z nimi slipy, świetny ziomek, uwielbiam tego człowieka, świetną robotę robi. On jest właśnie dla mnie przykładem człowieka, który ma niesamowity luz. Na zasadzie on mówi w taki spokojny sposób. On ma taki ciekawy akcent, tak, rzeczywiście. To jest prankster, nie? A to jest taki typ prankstera, który jest mniej żywioło. Nie wiem, jak to nazwać. Jest inny po prostu. On jest w pewien sposób flegmatyczny, ale w pewien sposób, bo on jakby ma energię. Tylko, że to jest fajne, bo on właśnie na takiej zasadzie, jak on coś, te jego riposty są ciekawe, jak ktoś tam mówi, zresztą ostatnio w tym filmie w PRL-u, w którym wystąpiłem gościnnie, sprawdźcie to, bla bla bla, tak, PRL, a właśnie coś tam dostał tak, chcesz mordę, a długo będziesz trzymał, jakieś takie rzeczy zupełnie z dupy, a to jest mega sprawa. Ja powiem szczerze, ja, tak jak mówiłem właśnie, rzeczy typu właśnie riposta, błyskotliwość, szybkość reakcji jest mega ważna na scenie. Ile razy na występie komediowym przychodzi ktoś, kto myśli, że jest śmieszniejszy od występujących, dorzuci swoją uwagę i to jest moje zadanie, żeby go zgasić, bo w tym momencie, prosta sprawa, jakby tutaj to jest nie do odzyskania. Jeżeli osoba społeczności jest śmieszniejsza od ciebie, nie jest to do odzyskania, bo jakby ludzie już jakby straciłeś cały ten, powiedzmy, komediowy autorytet. To jest to samo, jak ktoś, top komentarz pojawi się pod filmem, jakiś diss, a ja tak siedzę potem pół godziny, co mu odpisać, żeby było śmieszne i było więcej łapek, nie? I w końcu ostatni komentarz. Twoja stara, bang! Buf. Poszło. Tym optymistycznym akcentem zakończymy. Dzięki, że wpadłeś do Warszawy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Subskrybujcie, grupa Kamerowani. Yeah. Wpadajcie. Kabaret pod napięciem też. Kabaret pod napięciem, dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz kawiarni Mito. Pozdrowienia. Chciałbym najserdeczniej pozdrowić, to teraz 2 godziny potrwa, dłużej niż materiał. Chciałbym najserdeczniej pozdrowić Sebastiana Duszę, mojego montażystę, który robi świetną robotę, świetny człowiek, wspaniały kombinator, który sprawia, że momentami nawet w tej kamerze wyglądam dobrze i się mieszczę. Widzisz, ten dystans, nie? Mieścimy idealnie. Tak. Chciałbym pozdrowić kabaret Yrosz, z którymi mamy umowę, że zawsze ich pozdrawiamy i mam nadzieję, że kiedyś się odwdzięczą w końcu. Chciałbym pozdrowić, powinienem od niej zacząć, ale już teraz zepsułem, więc jakby moją ukochaną dziewczynę Anię, pozdrawiam cię serdecznie, jesteś najważniejsza, dziękuję ci, że męczysz się tutaj ze mną i pozwalasz mi nagrywać, mimo że wolałabyś spacerować, cieszyć się wakacjami. No i przede wszystkim pozdrawiam Wąskiego, który siedzi tutaj obok mnie, odwala super robotę, bardzo inteligentny, światły, mądry, młody człowiek. Ile masz lat? 22 w tej chwili. Bardzo młody człowiek nawet. Myślałem, że bliżej mojego wieku. Ja dopiero licencjat bronię zaraz. Wow, nieźle, no to będzie fajnie. Jaka dziedzina? Stosunki międzynarodowe. No wiesz, Stosunki! Bang! Dobra, to było piękne i wcale nieplanowane. Improwizacja. No i przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich widzów. Widzów Wąskiego, który robi naprawdę super robotę. No i widzów grupę Kamerowani, rośnijmy w siłę, oby nas było więcej, oglądajcie nasze propozycje, nasze pozycje, nasze filmy. Nasze pozycje. Nasze pozycje. Pop, stosunki, pozycje. Dobra. I co mogę powiedzieć, kochani, bawcie się dobrze, bo
świat jest raz lepszym miejscem, raz gorszym miejscem i często śmiech jest bardzo fajną ucieczką, odskocznią od tego wszystkiego. A podobno śmiech przedłuża życie. Jeśli tak, no to życzę wam, żebyście byli nieśmiertelni i żeby liczba subów rosła i jeszcze raz rosła. Pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się. Ejo. Cześć.